Brodnica, Galeria Brama, placówka Muzeum w Brodnicy. Spotkanie z twórczością Jana Kantego Pawluszkiewicza. Nie z twórczością muzyczną, ale z twórczością plastyczną. Właściwe nakładzie, nie wiem, 6-10 tysięcy. Twórczość plastyczna artysty to żelar, którym zajmuje się od 12 lat. No taki buzerowy numerek brodnicki. Więc żeby zachować jeszcze kwestię, uporządkować moje myśli, które zdążają do tego, żeby wyartykułować te trzy dźwięki i coś do nich zbudować, no, spontanicznie, no to byłoby stosowne, żeby utrzymać to, jeśli nie w poetyce, w estetyce, którą nie do końca rozumiemy, w estetyce muzycznej, a więc w estetyce awangardy lat 50., bo nawet autorzy tych dzieł z lat 50. nie rozumieli, co oni grają. A więc mamy szansę, żeby posłuchać zbudowanych na brodnickich dźwiękach coś, co jest z całą pewnością muzyką, a potem jeszcze tytułem wytłumaczenia powiem, dlaczego to jest muzyka. I zobaczymy. B. Trochę jak gorzkie żale to zaczyna. Czyli pejzaż może być tu jeziorny, ponieważ za Brodnicą.